Czy ja mam flor? Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Gutek, jestem dyrektorem festiwalu Petzelenka. Już przywitali go Państwo bardzo serdecznie. Pani Paulina Dobosz, która będzie moderować to spotkanie. Petr poprosił, żeby to Paulina poprowadziła właśnie to spotkanie. Pani jest studentką szkoły aktorskiej w Pradze, ale jest Polką, mówi też po czesku. Będziemy rozmawiać po czesku. Myślę, że Petra specjalnie nie trzeba przedstawiać, ma w dorobku 6 filmów, większość z nich była w Polsce, chociaż wszystkie filmy były w Polsce pokazywane. Wczoraj polska premiera Zagubionych, jego najnowszego filmu. Dzisiaj jeszcze ten film można zobaczyć wieczorem, jutro też rano, 9:45, więc ci z Państwa, którzy nie widzieli, zapraszam serdecznie. Nie wiem, Petr grał też na gitarze, gdzieś wyczytałem, w basowej, w punkowym zespole w Noci, to się chyba, jeśli dobrze to wymawiam, nazywało. Mówi, że ze swoich mistrzów uważa Alena Almodovara. Nie wiem, czy tak jest teraz, ale o tym wszystkim myślę, że będziemy mieli okazję porozmawiać. Życzę dobrego spotkania. Dziękuję bardzo, że Państwo są z nami. Tak, ja Państwa witam, Petrze. No, dzień dobry. Zdecydowaliśmy się, że będziemy mówić po czesku. Też myśleliśmy być może po angielsku, ale właśnie dlatego, że będę mówił też o tym, że angielski język jest, no nie jest taki, nie jest to język przyjaciół, ale odwrotnie, dla filmowców, więc nie skorzystajmy z tego języka i mówmy po czesku albo po polsku. No. A Paulina nie jest tłumaczką, ona jest aktorką i dramaturgiem i kierownikiem literackim i tak. Więc ona się tak zdenerwowała, że będzie musieć mówić po czesku. Po czesku nie, nie zdenerwowałam się. Nie? Nie. Tak nie, no. Po angielsku może angielsku. Właśnie nie bardzo, ale czeski jak nie bardzo. Tłumaczy się zdenerwowali, że nie będą zrozumiali twojego czeskiego. Ale jako, że czeština jest zła. Także ten język czeski jest zły. Tak, zacznijmy. Jesteśmy świeżo po premierze wczorajszej polskiej, Zagubieni. A czeski. Smeciarstwie po premierze. Jesteśmy świeżo po premierze filmu Zagubieni. Jakie masz tego poczucie? Jakie masz wrażenia po wczorajszym spotkaniu z widzami? Ja mam samozřejmě nádherné. Oczywiście cudowne. Oczywiście również dlatego, że publiczność festiwalowa zawsze jest lepsza, bardziej otwarta niż taka publiczność zwyczajnych kin. Ale w Polsce ja zawsze czuję się bardzo dobrze, bo ta publiczność doskonała jest bardzo spostrzegawcza. Ja mieszkam w Pradze, pochodzę z Polski i mam wrażenie, że w Polsce czujesz się bardzo dobrze, że ta publiczność cię naprawdę uwielbia, podczas gdy w Czechach to nie jest aż takie oczywiste. Ale to wygląda tak. Ja jestem dużo lepiej odbierany i przyjmowany w Polsce niż w swoim kraju ojczystym. Ci ludzie w zasadzie wiele takich niedokładności, rzeczy, które ja robię, oni widzą tylko to, co jest dobrej jakości, podczas gdy ten czeski widz zawsze jest wobec mnie podejrzliwy. To jest takie typowe podejście Czechów z pewną podejrzliwością, że coś może jest nie w porządku, że coś tam, te filmy mogą w jakiś
jakiś sposób oszukać. Czytanie co innego, niż co w nich jest. Albo że tak naprawdę opowiadają o czymś innym niż o tym, co, o czym tak naprawdę są. Że jest takie podejrzenie, że za drzwiami czyha zło. Czech tak czuje i to jest też aplikowane na te doświadczenia widza. I temu czeskiemu widzowi często to uniemożliwia takie, uniemożliwia taki pełny odbiór tych filmów, bo oczekuje jakiejś zdrady czy też oszustwa z tych moich filmów. W Polsku rad, ale... Lubisz jeździć do Polski, ale w zasadzie tylko raz kręciłeś tutaj film, a później też tylko raz w Krakowie pracowałeś w teatrze. Nie korci cię, żeby tutaj po prostu przyjechać, skoro jesteś tak uwielbiany, podczas gdy w Czechach jest to dużo cięższe? Wiem, że masz propozycje na jakie, ale... Wiem, że masz różne propozycje. No, oferty, które otrzymuję w Polsce, to są oferty z teatrów. Podobnie było z ofertą, z propozycją z Teatru Starego w roku 2007, gdzie zrobiłem swoją sztukę. Mam oczywiście inne propozycje z innych polskich teatrów, ale raczej nie chcę tego robić, ponieważ jest to bardzo ciężkie, trudne. To byłby, musiałbym to robić w języku, który nie jest mi aż tak bliskie. Ja zawsze, kiedy jestem w domu, u siebie, piszę, reżyseruję w swoim języku. Nie jestem w stanie pisać w języku polskim, więc tak naprawdę musiałbym bardzo się do tego przygotowywać. No, jeszcze nie, ale no być może kiedyś ta zdolność, kiedyś posiądę tę zdolność. Musiałbym współpracować z tłumaczką od samego początku, tak jak było w starym teatrze, a to jest bardzo ciężki, uciążliwy proces. Dlatego te kolejne oferty no, nie spowodują tego, żebym coś tutaj dalej robił. Ja bym sobie tylko życzył, aby ci czescy widzowie byli po prostu trochę lepsi. Możesz nam zdradzić troszkę? A możesz nam zdradzić to, o czym już wczoraj trochę na początku rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o ten długi czas od twojego ostatniego filmu Bracia Karamazow, a od Zagubionych, to był bardzo długi okres czasu. Zostało to napisane dawno temu, to leżało gdzieś w szufladzie, a realizacja tego filmu też tak naprawdę trwała bardzo długo. Co robiłeś przez tych 7 lat? Robiłeś sztuki teatralne? Ten rozwój mentalny filmowca, czy też mój, wyglądał w ten sposób, że ja studiowałem scenopisarstwo i nigdy nie myślałem, że mogłem reżyserować jakiś film. To było takie marzenie, kiedy studiowaliśmy w szkole filmowej FAMU. Wszyscy ci scenarzyści mówili sobie, ale to by było cudowne, gdyby kiedyś ktoś nakręcił, zrealizował nasz scenariusz i to się pewnie nigdy nie wydarzy. A po tej rewolucji udało nam się nasz własny film nakręcić, pierwszy czy drugi. Natychmiast myśleliśmy, że to będzie taki reżim, taki system, że co 2 lata będziemy realizować filmy. Niektórym ludziom się to udało, na przykład Janowi Chrzebejkowi się to dalej udaje. Ale ciekawe było to, że zorientowaliśmy się, że to tak naprawdę z jednej strony nie jest możliwe, a z drugiej kolejna realizacja filmu jest jeszcze trudniejsza od realizacji tego poprzedniego filmu. Realizacja filmów jest coraz bardziej skomplikowana, że to doświadczenie, którą ma człowiek jako filmowiec, autor bądź reżyser, że to doświadczenie mu w ogóle nie pomaga w dalszej pracy w filmie. To było największe zaskoczenie dla mnie w ciągu ostatnich 10-15 lat, że to doświadczenie to jest handicap. Psycholodzy mówią, kiedy opowiadają o małżeństwie, mówią, że to jest dokładnie to samo, że człowiek 5 razy jest żonaty i on wcale nie ma lepszych warunków do zawarcia 6. małżeństwa. Przeciwnie, ma dużo gorsze warunki do zawarcia kolejnego małżeństwa. W tej pracy filmowej w Czechach to wygląda nieco podobnie. Ponieważ ta pozycja jest coraz cięższa i ja dokładnie wiem dlaczego, ale trwa to coraz dłużej, to znalezienie producenta, znalezienie tematu, później długo trwa przeniesienie tego scenariusza do takiej fazy, żeby dało się to naprawdę z czystym sumieniem wyprodukować. Im jestem starszy, tym bardziej jestem świadom tego,
że po prostu musi być pewna równowaga tego tematu filmu oraz budżet. To jest naprawdę wszystko jedno, ile wam się uda pieniędzy zyskać na projekt, ale nie możecie z czystym sumieniem, a przynajmniej ja tak mam, realizować tematy, które nie są godne, nie zasługują na te pieniądze. I ja czuję olbrzymią odpowiedzialność, ponieważ normalny, zwyczajny film kosztuje tyle pieniędzy, co dom. My mamy budżet około 1 000 000 euro na filmy, a za 1 000 000 euro naprawdę da się zbudować duży dom. I ta odpowiedzialność jest tak mniej więcej taka sama. Jeżeli gdzieś zbudujecie dom i on będzie stał i będziecie w nim mieszkać, albo ktoś w nim nie będzie chciał mieszkać. To jest bardzo podobna odpowiedzialność jak w filmie. Ja zawsze szukam tematów, które wpłyną na to, że inwestowano 1 000 000 euro. Rozumiem, a czy to nie jest troszkę tak, że ta publiczność się zmienia w Czechach? Że po prostu ciężko jest znaleźć producenta. Sam mówiłeś w jednym z wywiadów, że wcześniej twoje filmy były grane na przykład przez pół roku albo teraz 3 miesiące i koniec. Nie, to nie jest z tym związane. Mi chodzi o pewną osobistą odpowiedzialność za temat. Ale oczywiście, kiedy człowiek robi filmy raz na 7 lat, jak ja, musi być przygotowany na to, że ten kolejny film wstępuje w świat, który jest zupełnie inny. Na przykład między braćmi Karamazow z roku 2008 do ostatniego filmu. Całkowicie zmieniła się struktura dystrybucji i to nie tylko w Czechach, ale na całym świecie. Pojawiła się cyfrowa dystrybucja, DCP, innego rodzaju kopie cyfrowe i to całkowicie zmieniło przebieg tych filmów w kinach, w jaki sposób są pokazywane. To jest pomysł na obniżenie kosztów, to jest pomysł amerykański. Ale znowu się rozwarły te nożyczki między kinem artowym, ambitnym, a czymś popularnym. I dochodzi do tego, że w zasadzie jest walka o fizyczne miejsce w kinach. Walczy się o widza, o kino, które jest po prostu pełne bzdur amerykańskich. Patrzę, ale w przeciwieństwie do swoich amerykańskich kolegów i scenarzystów, jeszcze nigdy nie zrobiłeś żadnych komercyjnych rzeczy, co się teraz rzadko zdarza. Nie kusiło cię to? Miałeś na pewno jakieś oferty? Jak unikałeś takich rzeczy? Ale ja nigdy nie byłem kuszony takimi komercyjnymi rzeczami. Na szczęście tego nie potrafię. Dlatego nawet nigdy nie byłem do tego zmuszany. To, co jest piękne w czeskiej kinematografii, jest to, że ona komercyjnie absolutnie nie funkcjonuje. I to jest bardzo duża wygoda. Tam nie ma tej pokusy finansowej w tym sensie, że kiedy film odniesie sukces, że ktokolwiek będzie miał z niego dużo pieniędzy. Dlatego to zostało nam oszczędzone. Ale co chodzi teraz, jak powstaje dużo czeskich filmów, które naprawdę są takie same. One są takie rodzinne. Sam mówisz, że chciałbyś chodzić do kina, żeby do kina nie chodziła publiczność, którego nie lubisz, a tak to jest. To się teraz stało, że teraz rzeczywiście nie chodzi tam nie chodzi publiczność, którą rzeczywiście lubię. Wspomniałeś, że studiowałeś scenariusz pisarstwo, nie reżyserię. Potem stopniowo jakby zacząłeś pisać scenariusze. Jak się tego do reżyserii, jak się uczyłeś reżyserowania? Uczyłem się na filmach dokumentarnych. Podczas studiów współpracowałem z twórcami filmów dokumentarnych. Nagrywałem dźwięk albo robiłem za asystenta montażu. I w szkole jeszcze w czasach socjalizmu był oddział tego pisania scenariuszy, scenarystyki i mieliśmy zakaz współpracy z innymi katedrami. Dosłownie był to zakaz.
tolerowało się, także tolerowało się współpracę z tymi twórcami dokumentarnymi lub z montażystami. Także byliśmy troszkę na boku, ale potem, kiedy miałem tę możliwość, kiedy zostałem zmuszony do reżyserowania swoich rzeczy, te scenariusze zaczęły być tak wyjątkowe, że już nie byłem w stanie wytłumaczyć, o co w nich chodzi. Więc wtedy w tej chwili miałem jedynie to doświadczenie z tymi filmami dokumentarystycznymi i może dlatego te moje filmy są takimi pseudodokumentami, taka forma granych dokumentów, niektóre z nich. O to właśnie chciałam spytać. Wczoraj także pytałam, dotarły do mnie pytania od publiczności na temat pseudodokumentu, jak używać tego pojęcia pseudodokument. Niektórzy mówią, że to nie jest pseudodokument, tylko para dokument, albo mo dokument. Nie wiem, jaka jest różnica, co jest, które, czy mówię źle o tym gatunku. Nie, nie, mówisz dobrze, to są synonima. Chciałam jeszcze wrócić, jak wspominałeś o Chrzebejku. Studiowałeś z nim scenariopisarstwo. On szybciej zaczął reżyserować. A nawet razem nakręciliście jeden z filmów w latach 1988 roku, który był sukcesem. Było to poza szkołą, może był to film szkolny, ale był rozpoznawalny. Tak, Chrzebek był zawsze bardziej aktywny. On miał duszę reżysera, on nigdy nie napisał scenariusza. On by nie mógł ukończyć scenariopisarstwa. Uratowała go rewolucja, także miał możliwość ukończyć właśnie katedrę scenariopisarstwa, chociaż sam nigdy niczego nie napisał. Ale za to już w trzecim roku zrobił swój pierwszy krótki film, mój scenariusz, a pieniądze jego matki. Mogę prosić o fragment pierwszy. To jest właśnie ten film, także możemy... A ten kousek, nie? No? Tak. Wszystko, co chcecie wiedzieć o seksie, ale boicie się przeżyć. Przyznaję, że początek jest ciekawy, ale sam film jest zupełnie inny. No nie, no przecież nie pokazałbym panu czegoś, co by nie przypominało to pornografię. Tak. To se mnie wybrał z rodzaju. No nie wybrałam najlepszego fragmentu. Nie, 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 zostaw. To jest w porządku. To jest w porządku. No, no to na koniec. No, ostatecznie. No się nie. Widzi o tym na wykładzie i... No ludzie będą o tym mówić. I to nasz stary znajomy. To nasz stary znajomy. Czestopismo. A, film podróżniczy. No to właśnie zupełnie niewinne. To zupełnie niewinne właściwie. To Akropolis tam. No tam jest Akropolis. To była się hlavní przedstawicielka, to dziewczę. Ta dziewczyna to będzie główna aktorka, prawda? No tak to wygląda. Moment mal. Es gehört ihm ganz allein. Jaki ocenu miał? To by mnie zajmowało. No to by mnie interesowało. Jirko. Nie, takového neměl nelžit. Takového nemá kłamać. Takiego nikt nie ma. Ja Jirko. Už jste někdy se vložila na koleji? Spoužíváš kiedyś... Nikdy nevíte, kdy přijede to bardzo podniecające. Nikdy nie wiesz, kiedy przyjedzie ekspres. Co się z tobą dzieje? Nic. Nic. Co by mi miało być? Co by miało być ze mną? Nie tak? Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Strajk mi! To. Musisz na głos. Musisz mówić głośno, on cię nie słyszy. Ich?
Nein. Komm, komm. Du bist so heiß. Oh, mein Schatz. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Zrobiono mnóstwo błędów, gdy nie było to wspaniałe. Gdybym miał więcej czasu, mógłbym jeszcze poprawić. Żonie się to bardzo podobało. Chcieliśmy jeszcze pana poprosić. Chcielibyśmy spać jeszcze raz. No nie wiem, no tak do roboty. Za kilka minut odjeżdża ostatnie metro. No, to było sestříhané vlastně. To było zmontowane, to były tylko takie kawałki, fragmenty. Ta historia polega na 15-minutowy film o tym, że ten tłumacz dostaje ofertę, żeby tłumaczył no, to domowe porno niemieckie na czarnym rynku w Czechach. I jemu ten komentarz się niejak się połączy z tym tłumaczeniem, także nie jest w stanie sam spać ze swoją żoną. I seksuolog mówi, że pan to jak tak połączył, że pan nie jest w stanie teraz funkcjonować seksualnie bez tego tłumaczenia. I zaproponuje mu, że będzie mu to tłumaczyć jego żonę na żywo. I to była ta ostatnia scena. Tak, takie rzeczy. A to była właśnie jako podstaw Woody mu Ellenowi, nebo nieco takowego ten krát. No. Tak je to 88. rok. To był 88. rok, film kręcony tak na kolanie. Szabejka chcieli wyrzucić z katedry za to, że pozwolił sobie na zrobić taki film, ale w międzyczasie zmieniła się sytuacja polityczna i wygraliśmy szkolny konkurs filmowy. I potem to szło jeszcze na studencki festiwal w świecie, gdzie tego za bardzo nie rozumieli. A później z Andrzejem już więcej, z Chrzebajkiem nie współpracowałeś już nigdy więcej. Później jeszcze zrobiliśmy dwa krótkie filmy, ale później olaliśmy to. Każdy twój film wygląda jak eksperyment w pewnym sensie. Uważam również po wczorajszym dniu, że bardzo dużo ryzykujesz, że to twoje filmy łamią pewną strukturę. W zasadzie każdy film jest zupełnie inny i to ryzyko polega na czymś zupełnie innym, ale z kolei jak rozmawialiśmy o tym pseudodokumencie, bardzo często używasz tej formy. Co ci się w tym podoba, co cię w tym kusi, to spojrzenie za kulisy, czy... jakby gra w grze, sztuka w sztuce. Myślę, że zupełnie z tyłu głowy mam taki klasyczny brak zaufania do klasycznego dzieła filmowego. Nie wierzę, że ta opowieść jest jeszcze nośna, ta podstawowa fabuła, opowieść głównych bohaterów, a ja próbuję opowiadać o rzeczach, które w pewnym sensie są takim brechtowski sposób cudze, skradzione. Kiedy ja piszę, to piszę w taki bardzo klasyczny sposób. Także całkowicie te moje kadry, opisy są zupełnie normalne, ale kiedy piszę pod film, obawiam się z takich bezpośrednich, linearnych historii, boję się tego. To jest po prostu brak zaufania w ten dawny sposób narracji. A może te historie, opowieści o zwyczajnym szaleństwie, one są na podstawie sztuki teatralnej i one w zasadzie w twoim repertuarze są tak naprawdę najnormalniejsze w cudzysłowie. Tak, jest to na podstawie sztuki, więc tak naprawdę ten film jest najbardziej klasyczny. Ale w tych pseudodokumentach tam jest takie spojrzenie na różnych artystów często, na muzyków albo w braciach Karamazow aktorzy. Teraz z kolei mamy podejrzenie, jak wygląda sztab filmowy. Strasznie mnie ciekawi,
tej formie. Co cię kusi w tej formie? No ja myślę, że tę metodę po prostu wyczerpałem. Doszedłem do momentu, gdzie nie można już iść dalej, nie można tego kontynuować. Kiedy już bohaterami jest sztab filmowy, to już jest tak naprawdę ostatni przystanek. Dalej nie można już tej metody ciągnąć. Miałem już muzyków, później aktorów, teraz mam sztab filmowych. A potem co? Mam mieć bohatera chyba samego siebie. A ja nie chcę. Wydaje mi się, że dotarłem do pewnego końca tej metody i albo przestanę kręcić, albo się będę nudził. Zawsze trzeba się liczyć z tym, że ten każdy film jest ostatnim filmem i to powinien być punkt wyjścia. I dopiero z tego w jakiś sposób wybić się dalej. Tak na marginesie, kiedy ludzie czy studenci pytają mnie, jaka jest różnica między filmem a telewizją, to mówię im, że nie ma żadnej różnicy w formacie albo w tym, na co, jakim sprzętem się kręci albo w jaki sposób się prezentuje. Moim zdaniem największa różnica jest między telewizyjnym dramatem a filmowym. W telewizji nie trzeba szukać powodu, dla którego dzieło powstało. Natomiast przy filmie, film jest zawsze unikatowy w ten sposób, że to wy decydujecie o tym, co będziecie kręcić, jak i dlaczego to ma powstać. I to powinno te filmy kinowe jako część kinematografii, to powinien być ten czynnik odróżniający tę twórczość od twórczości telewizyjnej, bo dokładnie po prostu wiecie, dlaczego zrobiliście ten film i dlaczego on powstał. Skoro już o tym mówimy, chciałabym spytać, teraz kręciłeś dla HBO serial Terapia, odniósł olbrzymi sukces, to jest format izraelski. Mógłbyś powiedzieć nam o tym, jak wygląda praca? Teraz chyba skończyliście trzeci odcinek, trzecią serię nawet. To był nietypowy serial w zasadzie o psychologu. To jest taka forma troszeczkę jak w studiu, trochę jak teatr telewizji. Petr napisał po części scenariusz oraz ty też reżyserujesz ten serial. No oni teraz już pozwolili nam, żebyśmy pisali sami swoje scenariusze, już nie musimy się wychodzić z tych izraelskich tekstów. Powstały takie cztery linie, w każdej jest 9-4,5 takich półgodzinnych odcinków i to jest taki dramat, który jest zamknięty. Taki bardzo klasyczny podział, także są 4,5 godziny są na to, żeby to wszystko opowiedzieć. Środki wyrazu są bardzo banalne, tak naprawdę ludzie rozmawiają przy stole z terapeutą. Czy nie ma tak, że trochę nadziei jest w tych serialach? Czy to nie jest tak? No w Ameryce owszem, ale w Czechach absolutnie nie. U nas się kręci thrillery. Także to jest taka absolutna bezradność w kwestii tematu. Ale ten serial przecież odniósł sukces. No owszem, ale to nie jest thriller. W Czechach po prostu robi się bardzo wiele takich kryminałów, a w zasadzie z desperacji. To jest taka programowa bezsilność. Fenomen czeski dubbing. Chciałam zapytać jeszcze o fenomen czeskiego dubbingu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy lektora, ale w Czechach niezwykle popularny jest dubbing. Dubbingowane jest na całkowicie wszystko. Wręcz powstają takie paradoksy, że nawet Sztur był dubbingowany i nawet na język polski był sam przez siebie dubbingowany. Dlaczego jesteście zbyt leniwi na czytanie napisów? Ale nie wszystkie filmy w kinach są dubbingowane. My po prostu uważamy samych siebie za taką potęgę dubbingową. To jest w pewnym sensie służba oryginałowi. A i czasami ten sługa staje się panem i zaczyna myśleć o tym, że ten dubbing jest nawet lepszy niż oryginał. To się zdarza bardzo często. Przyznawane są nagrody imienia Franciszka Filipowskiego. Ikony dubbingu i normalnie są przyznawane nagrody. Na przykład to był, jestem to niegdy miał jako
W jakiej grze? Ja kiedyś miałem taką sytuację zabawną, że w jednej sztuce, że człowiek miał dubbingować Roberta De Niro. Roberta De Niro i miał go dubbingować, i że wszyscy tam zaczną piszczeć, bo nikt tego nie chce słuchać. My mamy bardzo takie dziwne przedstawienie na temat amerykańskiej telewizji. To jest oczywiście mnóstwo pracy, to jest gigantyczny biznes dla wszystkich, dla całego tego sztabu. U nas nie ma zbyt wielu strajków, ale muszę przyznać, że jeden z niewielu strajków dotyczył strajku aktorów, którzy strajkowali właśnie w kwestii dubbingu, kiedy była właśnie, to był jeden z niewielu strajków, kiedy była reforma, zmiana monetarna. Czy możesz sobie wyobrazić dubbing mojego filmu na język polski? No jeżeli byłby dobrze zdubbingowany, to oczywiście tak. Widziałem dubbing swojego filmu na język niemiecki. Niemcy są bardzo dobrze dubbingują filmy i to było naprawdę dobre. Napisał do końca grudni Wadeli. Napisałeś nawet sztukę teatralną, która nosi tytuł Dubbing Street dla Teatru Dawickiego. Bardzo dobra, polecam Państwu. Ale ponieważ ten świat dubbingu jest dosyć znany w Czechach, a my byliśmy na premierze Dubbing Street w Katowicach, w teatrze, co dla polskiej publiczności ten dubbing nie jest aż tak popularny. No ale ten alkoholizm był bardzo dobrze pokazany. No Polacy to rozumieli, ten dubbing to nie było nic specjalnego. Ja kiedyś też spróbowałem dubbingu. To był jeden film Disneya i byłem zaskoczony, jak wiele troski się temu poświęca. Przyjechała przedstawicielka Disneya. Przyjechała pani, która ma centralę w Polsce. Oczywiście piękna Polka przyjechała. No my oczekiwaliśmy, byśmy ciekawi, kto przyjedzie, a przyjechała naprawdę piękność, która będzie tym wszystkim zarządzać. I to wszystko było na bardzo profesjonalnym poziomie. Więc, a ja tylko zaprosiłem tych aktorów na ten casting głosu i wszyscy absolutnie przyszli, wszyscy chcieli dawać swoje głosy do tego filmu. Na rolę swojej, jako gdyby grali. To byli ludzie, którzy nie przyszliby na casting do własnych ról, ale do dubbingu prawie wszyscy przyszli. To może zrobimy casting w Polsce do polskiego dubbingu twojego filmu. A ty myślisz, żeby temu słyszał dubbing? Myślisz, że ten film byłby dobry z dubbingiem? No nie, ja nie lubię dubbingu. Ale muszę się do tego przyzwyczaić, bo wy z kolei nie możecie powiedzieć, jak my możemy mieć lektora. A niektórzy mówią, że już nadchodzi czas polskiego dubbingu w polskich kinach, że to doświadczenie ostatnich lat z tymi olbrzymami, z tymi gigantami amerykańskimi, że ludzie wolą dubbing, a nie napisy. Więc może to was też czeka. Zobaczymy. Ja mam jeszcze takie pytanie. Marka Petr Zelenka i przyjaciół. To jest bardzo znana marka. W zasadzie od twojego pierwszego filmu. To jest takowa otázka, jeśli to jest. To są ci przyjaciele. Pytanie samo się nasuwa. Kim są ci przyjaciele? Czy nie jest łatwo znaleźć tych przyjaciół? Jesteście podczas realizacji filmu, jesteście w tym sztabie jak rodzina, spędzacie mnóstwo czasu razem. Czy są to cały czas ci sami ludzie? Niektórzy to są ci sami ludzie, niektórzy są inni ludzie, często są to bliscy przyjaciele. Dźwiękowiec jest ten sam od 20 lat. Jesteśmy sobie bardzo bliscy. A niektórzy ludzie są nowi, ponieważ ci starzy przyjaciele nie mają czasu. Ale to pokazuje na jeszcze inny fenomen, taki pracowo-przyjacielski, że człowiek ma tak mało czasu na jakieś towarzyskie kontakty,
że bierze się tych przyjaciół do procesu realizacji filmu, żeby po prostu się z nimi móc spotykać. Oczywiście znacie te sytuacje, kiedy to życie profesjonalne, kariera zaczyna się wkradać do życia osobistego. U mnie jest to całkowicie połączone. Więc ja, żebym się spotkał z kolegą, najprostsze jest zrobienie z nim kolejnego projektu. I to zaszło tak daleko, że mam takiego świetnego kolegę z dzieciństwa, z którym chciałam się teraz więcej widywać, więc założyliśmy razem produkcję filmową. I może ten kolejny film zrobimy w tej naszej firmie produkcyjnej. I muszę powiedzieć, że to naprawdę działa, bo spotykamy się nad jakimiś kwestiami księgowymi, wnioskami o granty. Spotykamy się we dwóch i spotykamy się w ten sposób. Teraz będziemy się spotykać jeszcze więcej. A ja miałam inne wrażenie, że właśnie łatwiej stracić tych przyjaciół, ponieważ jest to bardzo stresująca, ciężka praca, ale nie stracisz ich, po prostu przestaniesz się z nimi spotykać. Andrzej Wajda to rozdzielił w jaki sposób, że są trzy możliwości, jak poukładać ten sztab filmowy. Albo jesteś tym charyzmatycznym, trochę despotycznym reżyserem, mistrzem i wszyscy cię słuchają i mają do ciebie szacunek. I ty robisz z nimi, co chcesz. Masz tę pozycję, że wiesz, jak co robić. Druga opcja jest taka, że bierzesz amatorów i kolegów, znajomych. To jest ciekawe, oni się uczą, są ci oddani, są to koledzy, ale jest to dosyć ryzykowne. A trzecia możliwość jest taka, że bierzesz profesjonalistów, o ile masz pieniądze. Nie masz z nimi żadnych relacji. Wajda podaje przykład Polańskiego, który celowo wyjechał do Hollywood, żeby właśnie pracować z tymi profesjonalistami, którzy wszystko ci załatwią, żeby nie wytworzyły się żadne relacje międzyludzkie. A sam Wajda to skomentował, że on woli pracować z tymi nieprofesjonalistami, kolegami, ale nie z gangsterami. Jak w Hollywood. Ale to ja obecnie mam taką skuteczność. Ja w ogóle nie mam takiego doświadczenia i nie mam takiego wrażenia, że to można by było tak rozdzielić. Ja pracuję z profesjonalistami, a z biegiem okoliczności są to moi koledzy. Autorytet mam naturalny, wrodzony, ponieważ robię, realizuję swoje scenariusze. Ja tam jestem tym człowiekiem, który jako jedyny rozumie ten materiał, jedyny rozumie ten scenariusz. Więc ten autorytet automatycznie z tego wychodzi. Właśnie na to chciałam, o to chciałam zapytać, o te scenariusze, które piszesz dla siebie. Czy jeśli pokazałbyś to innemu reżyserowi, na przykład na zlecenie dla innego reżysera, czy piszesz inaczej? Samotnych napisałeś w inny sposób niż te scenariusze, które robisz dla siebie. Ale Samotni to był jedyny przypadek, kiedy napisałem dla kogoś, dla innego reżysera, razem ze swoją ówczesną partnerką. A było to dlatego, że byłem po guzikowcach tak wymęczony po tych festiwalach i tym, że nie chciałem już reżyserować kolejnego filmu, choć byłoby to najprostsze, żebym też tych samotnych reżyserował. Ale te moje scenariusze są tak skomplikowane w czytaniu, że bardzo ciężko jest pójść do jakiegoś drugiego reżysera i to zrozumieć. A to mi się przydarzyło już w połowie lat 90., czy też na początku lat 90., że napisałem kilka rzeczy dla telewizji, które reżyserowali inni reżyserzy. To były bardzo takie dosyć klasyczne scenariusze, ale później, kiedy zacząłem pisać trochę inne rzeczy, takie pseudodokumentalne historie, nikt tego nie rozumiał. Nikt nie rozumiał tych storyboardów, nikt nie rozumiał tej przesady, jakichś kontekstów. Ciężko było to sprzedać, no i pewnie też ciężko się to sprzedawało producentowi. Producenci od początkowo w ogóle nie istnieli, ale gdyby reżyser współpracował z reżyserem, przekazał mu wizję i wyjaśnić mu scenariusz, było to tak trudne, że dużo prostsze było to zrobić samemu. I to był przypadek całej tej nowej
nowej czeskiej fali. Byliśmy ludźmi, którzy często studiowaliśmy właśnie scenopisarstwo, czy też filmy dokumentalne. Nie byliśmy profesjonalnymi reżyserami. Dostaliśmy pracę w telewizji, a ta czeska telewizja zostawiła nas, pozwoliła nam, żebyśmy realizowali swoje filmy. Nikogo to szczególnie nie interesowało. No to chłopaki, weźcie sobie to sami nakręćcie. I tak po prostu wszyscy zaczynaliśmy. A wyobrażasz sobie taką sytuację, że jest jakiś reżyser, któremu ufasz i przekazałbyś mu ten scenariusz. Ale to jest zupełnie inny typ scenariusza później. To, żeby to wszystko tak klasycznie działało, że jest scenarzysta, producent, reżyser, aby ta trójka funkcjonowała, to musi tam nastać pewien konsensus. Ta grupa musi po prostu, ten cały przemysł musi funkcjonować w pewien sposób. I typ scenariuszy też musi się dać realizować w ten sposób. Więc istnieje masa takich typów historii, których nie da się w ten sposób realizować. I to jak ta Ameryka pokazuje, że niby, że 99% reżyserów mają wyglądać tak jak ci Amerykanie, tak ten amerykański styl, że oni mają być przydatni, ten reżyser temu ma być podległy temu producentowi, podczas gdy mamy jeszcze ten autorski film, kiedy na końcu ta historia musi jakby komunikować się z widzem, ale w samym procesie powstawania tego filmu nie trzeba tego wszystkiego tym wszystkim ludziom tłumaczyć w trakcie tego procesu. Ja bym chciał, żeby było dokładnie odwrotnie, żeby ten amerykański film był tym 1%, a 99% aby stanowił ten film europejski. System amerykański wychodzi z tego, że robicie to, co odniosło sukces w zeszłym roku. To jest strasznie proste. A my mamy ten scenariusz, który był sukcesem. Piszemy go po raz kolejny i próbujemy w inny sposób realizować. Mamy nadzieję, że przyjdą ludzie ponownie. To jest ta amerykańska zasada tworzenia komercyjnych filmów. Tak oni uznają to za kulturę. Ale to jest taka maszyna do robienia pieniędzy. W przypadku tego filmu autorskiego jest możliwość eksperymentowania, jest to obowiązek eksperymentowania i obowiązek jakby przekraczania samego siebie, obowiązek próbowania czegoś, co z początku czy człowiek nawet nie myśli, że byłby w stanie tego spróbować. Tak jak w przypadku badań naukowych, tak ten film amerykański to jest te wdrażanie tych badań. A autorski europejski film jest takie dzikie badania, niczym kiedy badacie coś i macie nadzieję, że spodziecie coś nowego, coś o czym w ogóle nie spodziewaliście się, że możecie na to przyjść i to jest magia tego autorskiego filmu. I jest zupełnie, to jest wszystko jedno, czy mnie ten scenariusz samego zaskoczy, czy jestem w stanie reżyserowi to jak wytłumaczyć, czy nakręcę sam, nie będę tego tłumaczyć producentowi, to zrobię sam. Istotne jest, że człowiek właśnie jest w stanie sam siebie zaskoczyć tą treścią, tym sposobem myślenia. Jak się rozwija ten scenariusz podczas kręcenia filmu? Jakie jest miejsce na improwizację, na rzeczy, które jakby powstają w trakcie? W różnych przypadkach, u mnie no różnie. W przypadku Guzikowców improwizowaliśmy bardzo dużo. Podczas kręcenia często była taka podstawowa sytuacja, wokół której się improwizowało tak 60%. Samotni również byli improwizacją. Podczas pisania ostatnich wersji już byli przy tym i aktorzy, były próby aktorów, a ja jeszcze przepisywałem ostatnie wersje scenariusza zgodnie z tymi próbami i dużo się improwizowało na próbach. Potem w przypadku Braci Karamazow w ogóle. No to jest jasne, to było inaczej. W przypadku ostatniego filmu to były 2-3 improwizowane sceny. Jakieś improwizacje dialogów, ale reszta była dokładnie na pisana. Mnie taki zajmuje ta twoja praca. Mnie też interesuje ta twoja praca z aktorami, z aktorem. I ile dajesz swobody? Swobody aktorom, jeśli w ogóle. Jak z nimi pracujesz? No w podstawie herec u mnie nie jenom, no często właściwie u mnie aktor zazwyczaj nie jest angażowany jako aktor, tylko jako bohater tej historii.
właśnie toho herce. Także ja bardzo często obciążam tego aktora tym, że gra sam siebie. Ale taki pracujesz i z amatorami. Ale pracujesz i z amatorami. No, no, w tak, w tym przypadku możesz pracować też z amatorem. Takhle. Od profesjonalnego herce właśnie pożaduję, aby od aktora profesjonalisty oczekuję, żeby interpretował tą postać, żeby pokazał różne jakby możliwości swojego aktorstwa, żeby jakoś się rozwijał, żeby ta postać się rozwijała. A w przypadku tego nie aktora, tego naturszczyka, jest zupełnie odwrotnie. Człowiek stara się właśnie, żeby był cały czas taki sam, aby był jakimś sposobem zwłaszcza, żeby był wyjątkowy, oryginalny. Ale wiem, że ten człowiek bude jenom ale wiem, że ten człowiek będzie tylko w tym jednym typie, że on jest w stanie opanować ten jeden typ sceny. Ten nie aktor na przykład jest tchórzem, tak może grać tylko tchórza. Ciekawski może grać tylko ciekawskiego, nic innego nie jest w stanie zagrać niż ten swój typ osobowości. I to jest w porządku. Ale kiedy człowiek jest jeszcze fotogeniczny i coś w sobie ma, jakąś charyzmę, tak da się go wykorzystać w filmie, jako ten taki konkretny typ i idealnie tak funkcjonuje. Że ta twarz jest nowa, że w jakiejś sytuacji to może rewelacyjnie funkcjonować. Że během toho filmu, když točíte z nehercem. Do tego, jeśli znowu kręcicie tego nie aktora, jest to wspaniałe doświadczenie dla niego jednostkowe, zupełnie wyjątkowe doświadczenie. I ten człowiek wie, że więcej filmów nie nakręci, wcześniej nie nakręcił żadnego innego. To jest ten jedyny jego film jego życia, o którym on będzie pamiętać całe życie i będzie pokazywać swoim dzieciom, że tata, dziadek gra. To jest teda jako fascynujące. I to jest właśnie fascynujące. Je to poznać, jaką i po tych ludziach to widać, z jaką powagą przystępują do tego zadania, z jaką odpowiedzialnością. Dlatego, że dla aktora to jest jeden z trzech filmów, który robi w tym roku. Ty pracował taki w Polsku w dziwadle. Pracowałeś też w Polsce w teatrze. Jak pracował z polskimi hercy. Kiedy, jak ja się pracowało z polskimi aktorami? Wiem od nich trochę, rozmawiałam z nimi w Krakowie. Pracowałem z tobą. I wiem, jak im się pracowało z tobą. Także jeśli mogę cię spytać, jak tobie się pracowało z nimi w Polsce? Jeśli jest jakaś różnica w systemie pracy tym polskim, czeskim. Nie chciałbym generalizować, no miałem doświadczenie konkretnie w Teatrze Starym. Ten teatr jest wyjątkowy, także między polskimi teatrami. I miałem takie odczucie, że to jest taki teatr starego typu. To jest taki teatr narodowy, że ci aktorzy są wybrani, że są kilku tych dwóch świetnych, potem wielu tych bardzo uznanych aktorów i na dole ci młodzi, którzy po prostu muszą słuchać. Także tak jakoby troszkę niedemokratyczne. Także to jest takie niedemokratyczne i to mam to odczucie. Chociaż wobec mnie byli bardzo otwarci i ciągle oferowaliby nowe interpretacje. Nie byli przyzwyczajeni, że przychodzi ktoś, kto robi swój własny tekst. To tam nie było zwykłe. Tam to nie ma tego zwyczaju, także dla nich ten tekst brali jako jakiś kanon, jako to prawo. I proponowali interpretację tego tekstu, a ja chciałem od nich, żeby improwizowali. Tam to troszkę narażało. Także to był ten trochę konflikt. Oni mówili, że tu jest napisane tak, prawda? A my to zagramy. No ja mówię, tak napiszę inaczej. Ja mówię, ja jestem autor, ja to skreślę, napiszę inaczej. Nagracie tak. Dla nich to było największym wyzwaniem, że zagrać coś zupełnie inaczej. Myślę, że jest to wyzwanie. No myślę, że to jest wyzwanie. Ale mówili, że prawie dawasz, że to jest przyjemne, że dawasz chodnie. Ale mówili, że przyjemne jest, że dajesz im dużo przestrzeni właśnie dla improwizacji. No, ale ten prostor, który ja sam dawał, tak, ale ta przestrzeń, którą im dawałem, to była taka autorska przestrzeń. Ja chciałem ich wciągnąć w ten proces autorski, a oni jakoś się opierali, oni tego nie rozumieli. Że ta przestrzeń, którą im daję, nie jest taka aktorska, tylko autorska. Że to jest autorska gra, w którą ich wciągam. Jak mówimy o tym. Także skoro już mówimy o polskim aktorstwie, polskim i czeskim, w przypadku braci Karamazow, miałeś tam wspaniałego aktora, jak z nim się pracowało? Z Mastalerzem.
No nie, tak Mastalerz był jedyny, który rozumiał. Mastalerz to był jedyny, który rozumiał, co się tam dzieje, co się tam kręci. A czescy hercy? A czescy aktorzy? No czescy wiedzieli, że będzie robić coś, co robiliśmy w teatrze, że to będzie tak troszkę przepisane inaczej. Ale czesi przyjechali, nie czytali tego scenariusza. Zaczęli grać grę tak, jak byli przyzwyczajeni. Zauważyli dopiero, że to jest zmienione, skrócone. Tak patrzyli ze zdziwieniem, że są nieprzygotowani. Ten film Braci Karamazow. Ci film Bracia Karamazow możecie Państwo zobaczyć też dzisiaj i w ramach festiwalu dla przypomnienia. Gdyż już sobie bawimy o Karamazowie. Także kiedy mówimy o Braciach Karamazow, miałam okazję widzieć przedstawienie w Dawickim Dziewadle w Pradze. Także w Dawickim w Pradze. Przed lata temu, co było trudne. Ciężko było dostać się tam do tego teatru. Oni to grali asi, nie wiem, 10 Oni to grali chyba przez 10 lat albo i dłużej. Wyprodano, a zazwyczaj wszystkie miejsca były sprzedane. Ale muszę powiedzieć coś ciekawego, że dla mnie to przedstawienie jakby to był zupełnie inny efekt niż w przypadku filmu. Film widziałam wcześniej, potem zobaczyłam sztukę teatralną. I to przedstawienie było takie dużo bardziej lekkie. Hrawe, ludzie się śmiali. Bardziej zabawne, ludzie się śmiali. Było to takowe wobec jako dobry dziwak. Znaczy to było to dobry teatr, ale zupełnie inne doświadczenie, inne przeżycie niż to, co obserwowałam w filmie. Także ta magia, chociaż jest to to samo przedstawienie. Otóż to była magia też tej fabryki, jak musieli grać w tej ogromnej przestrzeni i jakoś zapanować nad tą przestrzenią. Musieli zwyciężyć nad tą przestrzenią w ten sposób, że jakoś też pracowali odpowiednio głosem i ich wyraz się po prostu zmienił. Człowiek widział dwie przedstawienia. Czy to było naprawdę niewiarygodne, że jakby dwa zupełnie różne przedstawienia. No ja po filmie znowu patrzyłem na sztukę i też mi, z kolei mi się wydało takie właśnie takie ciche, delikatne. No myślę, że oni coś się grali, że czuli się dużo swobodniej w teatrze. Tak, no w tym filmie człowiek ma takie wrażenie, że to chodzi o życie, a w teatrze już nie. Dziękujemy, że si to natoczył. Także dziękujemy, że zrobiłeś ten film. To był taki paradoks. Ja jsem właśnie chciał zaznamenać to przedstawienie. Znaczy to był ten paradoks. Chciałem tak rejestrować tę sztukę i w czasie prac zacząłeś przepisywać ten scenariusz i na koniec wyszło coś zupełnie innego niż to przedstawienie. Takle to dopadło. No, ale także tak to się przypadkiem skończyło, ale cieszę się, że coś z tego jednak udało mi się uchwycić. Ja jeszcze se zapytam, tady pan... Jeszcze spytam, pan Gutek pytał o twoją karierę muzyczną. Wiem, że grałeś na basie, że śpiewałeś w jakimś punkowym zespole, nazwałeś to W nocy? Ta hudba jest asi pro tebe důležitá i w tych filmach. Ta muzyka chyba jest dla ciebie ważna też i w filmach. Tak, muzyka jest dla mnie ważna, ale że te głupoty, które robiliśmy właśnie na tym polu muzycznym, no w młodości człowiek robi różne głupoty, których potem się wstydzi i dobrze, że wtedy nie robiłem filmów, nie było jakichś krótkich filmów, których teraz musiałbym się wstydzić, że to się odegrało na polu tych piosenek. Tego nikt nie słuchał, nikt tego nie widział. Prywni filmy cię lakał prostu ten świat, na jakich ten bankowych kapel, nebo kapel. A w czasie twoich pierwszych filmów, no nie kusiło cię wrócić do tego świata kapel punkowych? Mniaga, potem Rok Diabła, współpraca z Nochawicą. Ano, ja jestem miał właśnie taką trojicę. Tak, miałem taką trójkę pseudodokumentów o grupach muzycznych. Nie od początku, tak koncypowana. Nie od początku, bo to był zamysł, ale tak się stało, że powstały te trzy filmy. Fragment ten drugi. To jest teraz filmu Mniaga Happy End. Mniaga z 96 roku. Ja nie wiem, fragment. Co si wybrała, ale... Uwaga, gra tam sam pan reżyser. Można? No ja jsem toho Petra Fialu, který to vyhrál, vůbec neznal a vlastně vůbec nikdo neznal. Byla to taková trochu záhada. Navíc on měl rozsah asi kvarty nebo kolik, ale ta písnička nakonec byla tak napsaná. Ta písnička v sumě ostatečně byla tak napsaná, že tak, jak to mělo se skončit. Tlusté koberce plné prachu, poprvé s holkou
trochu strachu. Stará dáma odvedle se zvyvádí. Kredu po ní zvadlé kapradí a pár prázdných flašek. Veterán z legií nadává na reuma, vzpomíná na Emu, jak byla nádherná. Všechny květináče už tu storbu znají, ale znova listy nakloní a poslouchají vzduch vodním kouřem. A svět je jednu hodinový hotel, a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je jenom hodinový hotel, a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je jenom hodinový hotel, a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je jenom hodinový hotel. Vezmu si sako a půjdu do baru. Absolventi kurzu nudy pořád po starou. Dívám se okolo, kytky v pardon. Po stínech kerou, no přeci žádnou. Vracím se pomalu nahoru. Cestou potkávám ty, co už padají dolů. A vedle v pokoji někdo šeptá. Jak je, za okrem prší a déšť. Stejně nic nesmíje. A svět je jenom hodinový hotel, to jsem postrál, to nevadí, nevadí. A svět je jenom hodinový hotel, a můj pokoj je studený a prázdný. Svět je jenom hodinový hotel, a můj pokoj je studený a prázdný. Oh, 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 oh. We had a computer program for creating rock bands. Korzystaliśmy program komputerowy Bandmate. By the way, this is how ABBA and Sex Pistols played. The computer suggested what the band members should look like, and we simply picked people that matched the images on the computer. Oh, można stworzyć sobie by pure coincidence, they all happened to come from radio. Wszyscy byli z Moraw. Masz jakiś sentyment do tego filmu? To jest chyba najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek nakręciłem. To powstało strasznie łatwo. Nakręciliśmy to w ciągu 20 dni. No, dla mnie zajmowało się... Dla mnie... Czy pan, to był naprawdę casting realizowany do kręcenia tego filmu? To była scena castingu, a myśmy na to właśnie udzielili. To była scena castingu i my w zasadzie zrobiliśmy casting specjalnie do sceny w filmie. A ja naprawdę dziesiątki ludzi miałem, którzy odmówili. To byli ludzie, którym się chciało. I tam było kilka znanych osób. No, to jest Krzyćkowa. Dzisiaj ci ludzie są znani albo już nie żyją, ale wtedy byli znani, więc... To była naprawdę duża odwaga, że w takim dziwacznym filmie się pojawili. Nawet się do Wądraczkowej zwróciłem w tej kwestii i Gota też, ale nie zgodzili się. No szkoda. Ale oni już za bardzo nie grali w tym czasie. Paradoksalne jest to, że to jest znowu taki zmyślony dokument, ale po tym filmie ta grupa naprawdę stała się bardzo znana i do dzisiaj jest, ale w sumie już przed tym filmem byli znani. To jest film o tym, że oni tak naprawdę w rzeczywistości nie istnieją, ale ten zespół istniał. Ale oni się bali, że ten film im po prostu strzeli w kolana, że ich podetnie, ale jednak wytrzymali. Ja na przykład zbudowałem na tym swoją karierę i z tym piosenkarzem do dzisiaj się spotykamy i to jest naprawdę mój bliski kolega. Mam jeszcze takie pytanie. Bo ty studiowałeś to scenopisarstwo. Jakim sposobem ty się znalazłeś w teatrze? No bardzo prosto. Przez Iwana Trojana. Kiedy obsadziliśmy go po raz pierwszy w Samotnych w filmie, on wcześniej nigdy nie grał w filmie.
od 35 lat, co było dosyć dziwne. Grał tylko w Teatrze Dawickim i w telewizji, więc my się poznaliśmy na tych zdjęciach i on mi tłumaczył to zaproszenie, że jest zaproszenie od Mirosława Krobota i to zaproszenie było dla niego, było, oznaczałabym, napisał tak naprawdę cokolwiek. I to był najlepszy sposób współpracy. Ej, napisz cokolwiek i wyznaczymy sobie datę premiery i tak to przebiegło. Ale później zacząłeś reżyserować te swoje sztuki. No to była ta umowa. Miałem po prostu wyreżyserować cokolwiek. Ja najpierw chciałam kogoś innego wyreżyserować, ale później oni zaczęli na mnie naciskać, żebym napisał coś swojego i w zasadzie do dzisiaj to była ta opowieść o zwyczajnym szczęściu, to był największy sukces mój. Jak się czułeś, pisząc i jednocześnie reżyserować? Ja byłem całkowicie naiwny. Oczywiście nie miałem absolutnie żadnego doświadczenia z teatrem. Oczywiście chodziłem do teatru, ale kiedy sam miałem nagle coś wyreżyserować, miałem takie naiwne wyobrażenie o tej przestrzeni teatralnej. Ta scena w Teatrze Dawickim jest mniej więcej tej wielkości jak ten nasz podest, a miałem tam 20 różnych przestrzeni, czyli u kogoś w domu, u innego w mieszkaniu, w kuchni, w dużym pokoju, na ulicy. I nagle sobie wyobraziłem, że sobie to tak właśnie podzielę, ten podest, że tu będzie kuchnia, tu będzie duży pokój, a tam będzie ulica. Po czym nagle się okazało, że ten duży pokój jest w wielkości metr na metr. I to w ogóle nie było rozwiązania dla tego. I zacząłem dzielić sobie tę scenę na te przestrzenie i mi scenariusz powiedział: ej, tego się tak nie robi. Ja mówię: no a jak? Mówi: przychodzi aktor na scenę i on po prostu sposobem gry pokazuje, gdzie jest. Że na przykład zdejmuje płaszcz. A ja mówię: nawet nie musi sobie zdejmować płaszcz. Oni zagrają, że są w domu. I wtedy zrozumiałem, że w tym teatrze aktorstwo jest zupełnie inne niż w filmie. Bo ten aktor nosi w sobie informacje o tym, w jakiej przestrzeni gra. Jak w dużej przestrzeni gra. Tego czegoś takiego w ogóle w filmie nie ma. Bo to wyznacza szerokość obiektywu oraz kadr. Czyli to, co robi w filmie kadr, w teatrze ten kadr jest w rękach aktora. Ja to, zanim to zrozumiałam, trwało to 2 tygodnie. Że się zaczyna od divadla. Czyli zaczyna się od teatru, a ci reżyserzy później przechodzą do filmu. A u ciebie to było dokładnie odwrotnie. Ja to mówię jako człowiek teatru, to jest zupełnie inny świat. Tak, teatr jest bardziej się opiera na wyobrażeniach, jest dużo bardziej swobodny, ale dla kogoś, kto myśli w sposób literacki, czyli to jest mój przypadek, bardzo ciężko było się do tego przyzwyczaić. Jeszcze kiedy reżyserowałem w Starym Teatrze w Krakowie, gdzie jest bardzo duży, dosyć duża scena, zachowywałem się cały czas w ten swój stary, konkretny sposób. To zawsze był handicap. Ja się tego stopniowo pozbywam, tego takiego konkretnego myślenia w teatrze. I mam pewien problem o takim myśleniu w obrazach. Mam taką tendencję, że się koncentruję na jakimś szczególe albo zatrzymuję się na jakimś słowie. A lepiej czujesz się w filmie czy w teatrze? Ja się czuję dobrze, kiedy napiszę jakąś sztukę, sam to wyreżyseruję, a później ktoś inny to zrobi gdzieś indziej, zupełnie inaczej. Czasami się stanie, na przykład raz za rok, jeden raz w roku, że te przedstawienia są po prostu cudowne. Właśnie te, które zrobi ktoś inny z moją sztuką. Są takie obrazowe i są opracowane w taki sposób artystyczny i to jest moja największa radość. Czy mogę spytać teraz, co przygotowujesz nowego?
czy planujesz już jakiś nowy film? A może będziesz robić coś dla teatru? Planuję teraz nowy film, ale wolę mówić o teatrze, bo w tym roku na jesień muszę napisać sztukę teatralną na zlecenie Instytutu Chemicznego, Chemii Organicznej, którzy zamówili u mnie sztukę o słynnym czeskim chemiku, który już w połowie lat 80. wynalazł lek na HIV i w latach 90. w Ameryce zaczęto produkować ten lek. I w zasadzie jest ten lek dostępny na całym świecie i ten HIV jest chorobą uleczalną, o ile nie przeszła w fazę AIDS. Ten człowiek zmarł w roku 2012 i oni są teraz milionerami. Za te patenty na ten lek są gigantyczne pieniądze i w zasadzie są trzy osoby, które to rozwinęły, jest czeski chemik, biolog oraz deweloper z Ameryki. Ale to tema AIDS właśnie. Ale tak, ten temat AIDS oczywiście będzie to bardzo mocny temat. Tam będą tancerze, którzy umierali na AIDS w latach 80. i 90. Chciałbym, żeby to była bardzo szeroka historia. Zaletą jest to, że nie będę musiał tego reżyserować, wystarczy, że temu instytutowi napiszę tę sztukę, im to oddam. Także mam tylko deadline na oddanie tej sztuki, później pozwolę, żeby trochę leżała i może zrobię ją w jakimś teatrze. A co z tym filmem? Modelarz. Czeskiego terrorysty. To jest taki zwrot czeskiego terrorysty. To jest terrorysta, który chce popełniać pewne ataki przeciwko konkretnym ludziom. Nie chodzi o atak na restaurację czy stadion. On na koniec się rozhodne, że właśnie by chciał zlikwidować. On postanawia, że chce Dicka Cheneyego zlikwidować. A premiera będzie w roku 2018? Nie mam pojęcia. Muszę to napisać tak, żebym był z tego zadowolony. Naszla na internecie. No właśnie, ja znalazłam w internecie na czeskich stronach. Nie, to jest kłamstwo. Tam są i filmy, które sam nigdy nie Tam są nawet filmy, których nigdy nie zrobiłem. Tam są przyporządkowane do mnie. Ale jest tam napisana data 2018. Więc wydaje mi się, że masz prawie gotowy film. No pewnie, już jest to zrobione, w ogóle tego nie muszę robić. Jeżeli piszą o tym na czeskim portalu filmowym, to w ogóle się nie muszę o niczym martwić. Jeszcze brakuje tych punktów oceniających. No internet to oczywiście jakaś kpina. Będziemy na niej cieszyć. Mam jeszcze ostatnie pytanie, a później przekażę głos publiczności. Na pewno jest mnóstwo pytań. Film. Ty wybrałeś na film, miałeś możliwość wybrać film jednego reżysera europejskiego w ramach festiwalu. I wybrałeś film o wstyd McQueena. Mogę zapytać zanim, dlaczego wybrałeś ten film? To jest sposób europejski sposób na opowieści. To jest studium bycia uzależnionym od seksu. Jest to, sięga to wręcz jakiejś psychologicznej patologii, a jednocześnie ta postać jest bardzo dobrze zrozumiała i wręcz sympatyczna dla mnie. A ten temat jest moim zdaniem to najważniejsze. To uzależnienie od pornografii czy też seksu anonimowego jest olbrzymie obecnie. A ponieważ ten człowiek nie potrafi tworzyć żadnych relacji, to jest to logiczny skutek. Obserwujemy w tym filmie jego ostatnią próbę, by żyć normalnie, próby stworzenia normalnych relacji. On nie potrafi stworzyć normalnej relacji z kobietą i to się kończy na takiej, i on kończy na dnie takiej ślizgawki, tej konsumpcji, pornografii i chodzenia do burdeli. Oczywiście możemy to rozumieć jako opis takich nowoczesnych uzależnień albo pewnego rodzaju taką pustkę. Ten film macie możliwość zobaczyć?
Máte možnost uvidět ten film dneska? Máte Państwo možnost zobaczyć dzisiaj ten film. Film będzie zapowiadał Petr. A jeśli mogę, chciałabym zapytać, czy Państwo... Teraz jest najlepszy moment. If you have questions... Also in English, jeżeli mają Państwo pytania, to oczywiście również po angielsku, to w tej chwili możemy Państwu przekazuję Państwu mikrofon. Mnie interesuje, Panie Zelenko, Pana bawi praca z tymi naturszczykami, z nieaktorami. Czy macie jakiś sposób, jak tych naturszczyków wybrać? Jeśli to polega na tym, że jednego dnia siedzicie w kawiarni, naprzeciwko siedzi jakiś świetny, zarośnięty facet, myślicie, no ten mógłby zagrać tego czy tamtego, trzeba terrorystę. Nie, dzisiaj już wybieram przy pomocy koleżanki specjalistki od castingu. Od kilku lat już tak to wygląda. W przypadku guzikowców robiłem to i w ten sposób, że właśnie gdzieś kogoś zobaczyłem. Nie mówię, że w kawiarni, ale trzeba na przykład na koncercie. Widziałem, jak ktoś śpiewa, albo widziałem gdzieś barmana czy barmankę, jak obsługują i potem zwracam się do tych osób. Także i w ten sposób to robiłem, ale już w tej chwili mam już na to tego specjalistkę, która to robi lepiej i robi to za mnie. Są to ludzie, którzy już mają jakieś minimalne skuszeności. Czyli są to ludzie, którzy mają już jakieś minimalne, jakieś drobne doświadczenia? Tak, mają doświadczenia w sztuce albo znajdują się w jakichś kręgach artystycznych, ale nie są to dosłownie aktorzy. Na przykład Jarosław Ron, to jest słynny rzeźbiarz, któremu jest, który ma 55 lat, 60 lat i wielokrotnie próbuje z nim, ponieważ on jest rewelacyjny. On ciągle mówi, że nie umie grać i niestety na castingu wychodzi, że on rzeczywiście nie umie, a ja po 10 latach znowu pytam, czy by jednak nie zagrał. Także mam taką obsesję, że są tacy ludzie, których wielokrotnie namawiam. Ale w tym nowym filmie, pardon, tamtego producenta gra. Ale w przypadku nowego filmu tego producenta gra dyrektor festiwalu w Karlowych Warach. Także tak wybieram ludzi. Także znam właśnie tego, to osoba, kto gra asystenta reżyserii. Mirek Szkulta to jest aktor. On zároveň dělá pomocního reżysera. On też jest asystentem reżysera, jest reżyserem, ale to jest aktor. A na place fungował jako herec, myśmy mu nabídli napřed, aby dělal pomocnika. Był aktorem. Znaczy, najpierw oferowaliśmy mu pracę takiego pomocnika, także potem spytaliśmy, czy jako aktor by nie spróbował, wtedy się ucieszył. Chociaż mówiliśmy, że są terminy, których nie będziesz mieć czasu, ale on chciał, mówił, że jako aktor to byś w tym uczestniczył. Jeszcze bym chciał spytać. Jeszcze mnie zajma, do jakiej miery właśnie was, nebo... Baví vás pracovat s těma v jakém stopniu, či lubí pan pracovat s těmi profesionálními aktorami, či možná radšej s těmi naturščikami? Či možná nejste čekají vlastně s těmi lidmi, kteří nemají doświadczeń v hře? No ten naturščik vlastně nie jest w stanie zagrać bardziej skomplikowanej roli, rozwoju tej postaci. Tego naturščik nie jest w stanie zrobić dobrze. Kiedy postać się rozwija w czasie, tak wtedy trzeba zaangażować aktora. Ostatnia uwaga. Ty chce zagrać w filmie. To o tym, o czym jste mówił, jako najważniejszy. Mówił pan o tym, że to jest najważniejsze w przypadku aktorów, ta najważniejsza cecha, którą mogą wnieść do filmu. Właśnie przynosi oryginalitu, neokoukaność. Tak, ci naturczycy właśnie przynoszą tą oryginalność, to, że są nieznani. To jest ta nowa twarz i tak odrobina przyprawy, pikanterii i po prostu świeżość. Ale ten klasyczny aktor jest w stanie rzeczywiście stworzyć rolę. Tak jeszcze, kto ma jakieś pytania? Any questions? Jakieś pytania? Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, wybrał pan film Wstyd Steve'a McQueena tak jako film, który pana zainspirował. A gdyby musiał pan wybrać jeden film czeski lub czechosłowacki, to co by to było? No, tak mnie się zawsze hodnie lubiły te ostrze. Zawsze podobały mi się pociągi pod specjalnym nadzorem Menzla. To jako
Nie dobry film. To jest dobry film. Cały czas jest to dobry film. Poniekąd także o terroryście, który atakuje ten pociąg. Potem lubię niektóre rzeczy Formana, chociaż ciężko byłoby wybrać jeden konkretny. Może pali się moja panno. A polskie? No ja nie wiem, polski, no. Polskie to nie wiem. A może Ziemia obiecana. Chyba tak, Ziemia obiecana, nie wiem. Tak, jeszcze jakieś pytania? Macie ostatnią możliwość, państwo? To znowu ja z wczorajszej premiery się przypominam, ale jedno krótkie. Ja chciałem podziękować na wszelkie barki, na pana barki, podziękować wszystkim czeskim realizatorom, twórcom. Ja się wychowywałem na muzyce Trzech Sióstr. Znakoma, prawda? Punk's Not Dead, a skończyłem na Nohawicy. I to jeszcze pewnie trochę będzie trwało. Dziękuję bardzo wszystkim Czechom. No i tak, my jesteśmy naród, który wniósł do punk rocka. Jesteśmy narodem, który do punk rocka dodał trochę humoru, co nie jest łatwe. To Angliczanie sami nie chápali, właśnie, co to stworzyli. Brytyjczycy tego nie rozumieli, co stworzyli. Przyszła ta czeska druga fala czeskiego punku, takiego intelektualnego w latach 80., na początku lat 80. Te trzy sestry są częścią tego ruchu. I okazało się, że i w przypadku punk rocku można pokazać ten dystans jako coś takiego na skraju kabaretu i powagi. Ktoś jeszcze jest odważny albo ma jakieś pytanie tutaj do pana Petra? Jeśli nie, to ja jeszcze zadam jedno pytanie. Może po polsku. Jeśli się mogę zapytać, teraz słyszałam, jak byłam, jestem tutaj kilka dni, słyszałam właśnie, że się mówi, cóż nie bez przyczyny, o kryzysie czeskiego filmu. To sam ja tutaj rozszerzył tutaj famę. Także to ja szerzę tę plotkę. Konkurencja. I też dyskutowaliśmy o tym, że my się przyzwyczailiśmy do tego kina tej generacji 90-tych lat. Właśnie do ciebie, do Grzebejka, do slamy, taki specyficzny język. A teraz nadchodzi to nowe pokolenie. Nowa generacja, na które powoli się zwykamy. Co myślisz o tym pokoleniu tych młodych reżyserów? Nie wiem, czy w ogóle znasz te filmy teraz nowe, które powstają, ludzi, którzy kończą szkołę filmową albo reżyserują? Ale muszę uprzejmie powiedzieć, że... Musisz powiedzieć szczerze, to, co sam widział, mnie nijak nie zaujęło. To, co widziałem, jakoś nie zwróciło mojej uwagi, jeśli chodzi o tą generację. Także nie mam poczucia, żeby jakoś to była jakaś taka silna generacja, która by chciała nas zastąpić. Można to różnie tłumaczyć. Dla młodych ludzi jest w tej chwili dość ciężko utrzymać tą uwagę dłużej nad sobie, nad jednym projektem dłużej niż rok czy dwa. Oni się nie potrafią skupić. I to się odbija na tych filmach, że one też jakby tego nie wytrzymują. Po drugie, jakby ciężko ich przekonać, że film jest ważny, że to jest ważne medium. No oni codziennie przekonują się, że to nie jest aż tak ważne. No i w trzecim przypadku skończyły się te pomysły, że od strony tematycznej ich projekty nie są bardzo interesujące. Coś zase toczył jako na pół Czecho-Niemiec, tak jako nie wiem. On jest taki herec, a często graje jak w Niemce faszystów w filmach. Także on jest... To się mianował Połódź, ten film? Ten chyba był o filmie Połódź. Jo, a film się mianował Połódź. Pan Schmidtka. Ja jestem spletla. Tak, asy, ja już nie będę dawać klas do tazy. Także już się mylę, to już nie będę pytać. Przekażę państwu głos. Nie macie państwo żadnych pytań? To ja myślałam, że będzie miliona. Zawsze... O, tutaj jest pan. Tak. Good afternoon. Thank you very much. Dzień dobry. I've just seen the Karamazov Brothers a few hours ago and I want to congratulate you. Widziałam właśnie braci Karamazow. It's so rare to have
Widziałem właśnie Braci Karamazow, bardzo dziękuję. To jest naprawdę bardzo rzadki film, dlatego że tutaj tak naprawdę to jest bardzo ryzykowny zabieg, gdzie łączymy grę aktorską z grą filmową, z filmem. To jest podobne do Vanii na przykład. Jest kilka takich filmów. Really a magical result. And my question, because I didn't have the chance to see the play, did you reinvent the play on this specific incredible set in Nowa Huta, or did you just plug and play in a way? Chciałam zapytać, czy ta sztuka została jeszcze raz napisana na potrzeby filmu, czy ona została przeniesiona z teatru? No, oczywiście przeniosłem zespół aktorów po prostu do zupełnie innego otoczenia. I ta scena, na której odgrywaliśmy sztukę, była bardzo mała, natomiast ja przeniosłem ich do tej fabryki. Oczywiście skróciliśmy, to trwało półtorej godziny, także my skróciliśmy sztukę i to zmieniliśmy niektóre sceny. Niektóre postacie żeńskie też zmieniłem, także były pewne zmiany, natomiast to, co zostało, to był ten cały rdzeń sztuki. Chciałem bardzo zachować tę postać ojca, klauna, to była bardzo ważna postać, no i oczywiście synowie, i Benkart, Smerdiakow. No i oczywiście niektóre te fragmenty zostały zaczerpnięte z innych też adaptacji braci Karamazow, z tego jak one zostały przedstawione na scenie w innych teatrach czeskich, ale tak naprawdę no, była to ogólnie właśnie taka, jakie było to połączenie tych wszystkich elementów. Natomiast ta rodzina faktycznie była w takim kształcie, w jakim widzieliśmy ją na scenie. Tam jest te sceny humorystyczne między ojcem a Smierdziakowem, te sceny epilepsji, udawanych ataków epilepsji. Myślę, że w tej adaptacji teatralnej były elementy humorystyczne i myślę, że udało nam się zachować pewne elementy humorystyczne też w filmie. Chociaż myślę, że tak, że zachowaliśmy. No oczywiście nie było tak, że może płakała publiczność ze sceny, ze śmiechu, ale myślę, że można było wyczuć takie poczucie, że było zabawne. No tak, myślę, że był humor, ale też dla mnie inne odczucia. Oczywiście na początku chcieliśmy robić to w Stoczni Gdańskiej, w dokach. Taki był pierwotny pomysł, ale potem się okazało, że nie bylibyśmy w stanie tej przestrzeni kontrolować, dlatego zaczęliśmy szukać hut, w których moglibyśmy nakręcić film i skończyliśmy w Nowej Hucie. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest funkcjonująca cały czas ta huta, no i należy do ArcelorMittal. No i znaleźliśmy w końcu taką małą hutę w Bohemii, w Czechach. I tam ukręciliśmy. No i ten jeszcze świetny moment, ta scena z tą kiełką, czy to też jest na sztuce w teatrze? Nie, ani tego nie ma, ani tego pokazu tańca. To jest tak jak troszeczkę jak w internecie. Tak, mamy to przenikanie się, mamy różne rzeczy, różne elementy, możemy jakby przez nie przenikać. Także dodałem te różne sceny i one gdzieś tam współgrają ze sobą. Dziękujemy. Jeszcze jakieś pytania na koniec? Tam widzę panią z tyłu. Nie, pana. Przepraszam. Pana, dziękuję. Ja mam również pytanie a propos filmu Bracia Karamazow o pracowników huty z tyłu. Czy to byli prawdziwi pracownicy i czy może oni w jakimś stopniu również brali udział w obserwowaniu spektaklu? Czy może nastąpiła interakcja pomiędzy aktorami a pracownikami poza planem? Było to tak, byli to skuteční dělníci w tych slévárnách.
Byli to prawdziwi pracownicy w tych hut i oni mieli bardzo niskie pensje, parę tysięcy koron dziennie, więc czasami to było bardzo trudne jednak, ponieważ czasami ich posadzono gdzieś na jakąś ławkę i oni na przykład siedzieli tam przez cały dzień, bo ta scena trwała cały dzień i oni byli z tego, oni byli tym zaskoczeni, jak wygląda to filmowanie. Dobry element. Ale to był naprawdę bardzo dobry element. Mieliśmy 30 takich robotników. I później to robiło ogromne wrażenie. Po latach przyjechałam do tej fabryki i ci pracownicy dalej tam byli niektórzy i dalej wspominali to, te zdjęcia. Kiedy tam doszło do takiego wybuchu, kilka lat później po tych zdjęciach, że tam była jakaś butla propan, bomba propan-butanowa, coś takiego. I wydaje mi się, że w ogóle dwie osoby straciły tam życie podczas tego wybuchu, ale żaden z naszych robotników to nie był. Jeszcze ostatnia szansa na pytanie. Jest pytanie. Ja chciałem zadać pytanie. Panie Piotrze, jakie jest pana osobiste zdanie na temat filmu chyba Jerzego Herca, Palacz zwłok. Spalowacz mrtwych. Spalowacz mrtwych. Jaki jest twój nazor na... No, nie ma... no to jest właśnie najsławniejszy film. No to jest najsłynniejszy film Herca. Jako... Ten Palacz zwłok. Tule ekspresywność taką, ja bardzo nie lubię takiej uznałam, ekspresywności, ale uważam, że ten film jest fenomenalny, ale nie oglądam go zbyt często. Ale on właśnie tym się Herz etablował jako król horrorów. On właściwie dzięki temu został powołany takim królem horrorów, choć on raczej chciał stworzyć film psychologiczny w zamyśle. Że zrovna na Barrandov przyszli obiektywy. Ale to było związane z tym, że do studia w Barrandowie pojawiły się takie bardzo szerokie obiektywy. I on tak naprawdę zaczął kręcić zdjęcia, robić zdjęcia tymi szerokimi obiektywami. Także niekto mi rzekł, że to właśnie. I ktoś mówił mi, że tak naprawdę przez przypadek ten film był później zupełnie inaczej odebrany, ten sposób działu na kadry. Że oni po prostu nałożyli grubsze, szersze obiektywy. Ale oczywiście jest to jeden film z filmów, który jest, należy do takich klejnotów naszej kinematografii. Jeśli nie ma żadnych pytań. Ja bym chciała podziękować Państwu, Petrowi, za przybycie i zapraszamy jeszcze na film. No na ten wstyd zapraszamy. Na wstyd i na jeszcze dzisiaj będzie projekcja nowego filmu twojego. Ale ten mój film ostatni, on wchodzi w kina. Ale ten mój ostatni film wejdzie do kin. Ci Zagubieni będzie od 20 października w kinach. Zagubieni. Zapraszamy. Tak, zapraszamy do kin. Zagubieni, no bo jakoś dla nich było... Lepiej to skrócić. No, nie no skrócono, film, skrócono ten tytuł, ponieważ oryginalny. Tylko Zagubieni. No tak. Proszę szukać tego. Jeszcze jest ostatnie pytanie, pani. Tylko autografy za chwilkę będą, jeśli Petrze się zgodzisz, dla pani autograf. Dobrze. A dziękuję Paulinie za wszystko. Dziękuję.